dzień dobry, cześć i czołem. Pytanie, skąd się wziąłem? Ja jestem wesoły Romek, mam na przedmieściu domek, a w domku tym woda gasnie. Ciesz się, kurwa, odłączą ci zaraz. To tyle by było na razie. Oglądam nasz film, patrzę, jak wyglądamy, jak dwa, trzy ciule, chciałem powiedzieć, cztery, to już nie będę mówił brzydko. 5, 6, 7. Nie wiem, jedziemy na ryby, chyba na jakieś tam... Nie wiem gdzie, ale to zobaczymy jakieś. Chyba na jakieś Pudkowice. Tak, Rimczyce, stare. No i zobaczymy. No ale jarę. Zaraz jedziemy do Szczupaka. Gdzie dojedziemy, to dopiero się zobaczy. Zaraz chwilunia, teraz jedziemy do Szczupaka po robaczki, chciałam powiedzieć grzecznie. I po drodze jakoś... Robaczki takie. Dzisiaj piątek, to dieta, nie jemy, wiadomo, a jutro coś zjemy trochę. Nie wiadomo, ale ciut, wiadomo. Dużo nie, ale ciutkę zjemy, ciutkę. Powiedziałem? Coś się przyciął. Ja wiem, jemu pierog z rana został w gardle i on tak... odbija mu się i nie może mu się odbić. Co się stało? O, co się stało? Co się stało? To się stało? Tało się? To się tało, w matki się komu dotlało. Dobra. Dobra, to Kacper niech powie trzy słowa od siebie. Witam, pozdrawiam wszystkich fanów. Fanki. Tak, fanki, kanału Wędko i ty. Pozdrawiamy. I zapraszamy szczególnie fanki do nas, do klubu. Klub się nazywa Łobudobo. Nic nie pije, nic. Nic. Nie, absolutnie. Dopóki nie zacznę. Aj, nie wziąłem sobie wody mineralnej dzisiaj. O kuźwa, żeś się kuźwa panie wtrutolił. Absolutnie. Przeprosiłem go grzecznie, boś się zachował po chuju. Nie będę brzydko mówił, dobra, to odezwiemy się w sklepie, trzeba was widziała, heja. Kiedy się przybliża do nas padający deszcz, mówi do nas duży leszcz: przyjeżdżajcie na rybiska, tam złowita se. Krzysiek, dopowiedz. Taka sprawa. Ździska, powiedziała Jola do Marioli. Czy cię dzisiaj głowa boli? Na to Kacper rozcieczony. Oż ty wuju! Nie skrywaj. Chromolony! Tobie jedzą, tobie piją. Tobie wódkę nawet... A mi nawet... krzyczą, że se żyją. Nie, tobie wódkę nawet lyją. Stara żmijo. Po kielonku i po dwa. Kto się później będzie srał? Nie, to się wytnie. To się wytnie. No, wjechaliśmy w strefę deszczu, jak zwykle mamy szczęście. Jeszcze żeśmy nie dojechali na ryby, a już kuźwa deszcz pada. No. Nie, no normalnie, ja nie wiem, kto pogodę zamawiał. Ty zamawiałeś pogodę? Jak zajedziemy, to... A dopiero... kupiłem sobie nowy czapkę, brał Blingla w sklepie Szczupak, Bumblinga. Proszę państwa, oryginał Bramblinga. I będę w niej chodził teraz, na co dzień. O kuźwa, tir nas bierze. Aż się prze... Gdzie on wyprzedza w lesie? Przecież mógł zając mu wyskoczyć. Prace drogowe, mówię wam. Jeszcze prace drogowe. Na 8 komórek prace drogowe. No. A gdzie tu plac? Ja tu nie widzę żadnego placa. Krzysztof teraz zaśpiewa piosenkę. Krzysztof. Bo to do... Wszyscy nas wyprzedzają, ja nie wiem, chyba mandat... My mamy tego... Już za krótkiego... Ty mój kolego... Ona jedziemy mus... tam... Na ryby będziemy tam... 900 metrów... Łowić będziemy... Kierunek włączył, rękę wystawił, zobacz... No. Jedziemy... Ale to masz tak z gustem zaśpiewać tak... No śpiewaj. Tak, trzymaj tak. Odkryłeś w moich oczach niebo. Upierz. Odkryłeś w moich uwagę. Uwagę. Ujedzie łamaga. Nie, to miała być piosenka taka ta z tego. Bip, bip. Jedziesz gościu, mówi Tomek do Tomka. Przecież mówiłem, że on kurna, jest poziomku. Stawać. No i co jest? No. Mówi Tomek do Tomka, zjadłbym dziś poziomka. Jesteśmy we wsi... No. Jaka to jest wieś? Połucza.
Nie. Buncza? Nie. Zgłoszono prace drogowe. Nie, to nawet się nie liczy, to się nie liczy, to nie. Ropio! Nie będziesz se nabijał głosu. Ropio! O, nie, kuźba. Nie będziesz se roboty. Taka to sytuacja roboty drogowe, a tu już wszyscy zgłaszają. Ja będę tu nabijał sobie. No. Taka sprawa. Tak. Ty tę piosenkę miałeś zaśpiewać do kabaretonu. No? To z tego, ze Shreka tą. Kabaretą. Ze Shreka tą. Taki ton, ton, ton. No, nie, ze Shreka ta piosenka, no. Ta ze Shreka, no. Kurwa, nie wiesz, jak to jest ze Shreka piosenka? No. Że, no to przed chwilą nuciłem. Że Marian Luja? Tak. Marian Luja. On pokazał. Alleluja. A kiedy Krzysztof rano wstał, od razu na ryby się dziś pchał i zobaczył z rana dzisiaj naszego Przemka. A Przemek dzisiaj z rana wstał i Drzemek tylko sobie grzał, a Krzysztof mówił, że nie będzie jadł tego Drzemka. Tak to było, tak to było, tak to było. Było, było, aż deszczyk kurza zmyło, pokropiło. Pierdolita, niesolita, gołe babki. To się wytnie, to się wytnie. Nie, tego nie było. Nie, 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 nie. Tego nie było. Tego. W planach nie było. A zaraz chcieliśmy pozdrowić przy okazji wszystkich oglądających. O, tak. I sprzedających ze sklepu Szczupak, że mi sprzedali taką ładną czapkę, ale jak się zepsuje, to od razu mówię, że oddaję. Ale nie, bo ja powiem tak, jak gwarancja, będzie... gwarancja, nie, 3 lata. Ja powiem tak, jak słońce mu uderzy, to przez tę czarne kurna czapkę, to sylwetka dostanie udaru mózga. Powiedz, że mi woda sodowa do głowy pier... Woda się sodowa w głowie zagotuje. Nie gadaj, ładna czapeczka, zobacz jaka ładna. No nie, nie, ładna. Zagotuje. Nie, ładna jest. No. Czarna jestem. Kiedy jestem rano sobie wstaję, czarna patrzę dzisiaj, ładna, tu chabaję, a tu leży sobie taka pani, hej, hej. Ja do niej z mówię. Z prawej strony wolna. Wolna. Z lewej strony wolna. Wolna, wolna. A wszystkie są zajęte. Jestem wolna. Taka sytuacja. Taki sytuacja. Kaka Kacper to jest chłopak młody, który lubi, jest sobie lody. Kacper to jest chłopak młody, który lubi, jest sobie lody. Znowu masz wyprzedzają. Kuwa Krzysiek, ty nie masz turbiny chyba. Kuwa weź do tego. A gdzie dzisiaj śpieszy? Ostatnio żeśmy się śpieszyli, to kurna wszystkie półki latały, kurna, w kempingu. Nie, jedź przepisowo. Lepiej wojna! Nie, jedź przepisowo. Spokojnie, jak na wojnie. Dobra, pozdrawiamy wszystkich. Jak dojedziemy na łowisko, będziemy prawie się rozkładać. Prawie kąty wrocławskie. To nie, to może to będziemy nagrywać, co? Właśnie przyjechaliśmy sobie nad Bóg. Pudkowice, no i w tym momencie teraz robimy obeznanie miejscóweczek, gdzie mamy się dostawić i tak jakich wód będziemy szukać. Będziemy oczywiście szukać nie jakiegoś pełnego nurtu, tylko będziemy szukać gdzieś za jakąś taką właśnie główeczką. Tutaj po kolei jest jedna główka, druga główka, tutaj będzie trzecia główka i tam po kolei jeszcze są główki. Z tamtej strony, tak jak widać, tam jest akurat płycizna. Tutaj na 2/3 odległości od tej strony jest główny nurt, co widać. Natomiast tutaj, mimo to, że zakręt taki delikatny idzie w tą stronę, to tutaj akurat te główki folgują pływ wody i ten cały nurt bardziej środek to jest właśnie. Z tym, że ja widzę, że stan rzeki jest naprawdę niski, mało wody jest w Bugu, no co? No tak zastanawiałem się właśnie, że chyba tutaj się rozstawimy. Co, Przemo, na to? Może być. No, właśnie tak. Tylko ja to bym powiedział od razu, kurna.
samochodem z kempingiem wjechać tam. O tyle tylko spadku jest. Nie, nie wjedzie. Nic z tego, ale no, no co, no trzeba będzie tutaj jakoś stawać. Dobra, będziemy się rozstawiać powoli i zobaczymy, co będzie dalej. Proszę bardzo, rybka złowiona na spinning. Wypuszczamy do wody. Także proszę Państwa, Krzyś boi się słońca dziś i siedzi sobie w cieniu. Parasolkę tutaj rozłożyłem, bo kurna tak pod słońce kurna nie bardzo idzie łowić, że poezja. Siedzę se, patrzę se, a szczytówka ugina się se. O, tamten bąka puścił, aż kurna jesiodr wypłynął do góry brzuchem. To nie ja, to bober. A, bober, no tak. Ktoś mu na ogon depnął i bober puścił klocka. Leko, Lego City. Bober. O, aż się, no. Ale to takie delikatnie się brania są. Nie, szczerze powiem to tak. Przyjechaliśmy tutaj, Kacper, co ty tam złowiłeś? Dwa okonie i... Klenia. I klenia, no. Sylwuś? Sylwuś, co złowiłeś? Ręcznika nie mam. Co? Ręcznika nie wziąłem i ostu. O, on mówi, że ręcznika nie ma. No, ja złowiłem wzdręgę. Nie liczy się to, to jest. No. On złowił wzdręgę. No i... I tak sobie siedzimy i może akurat branie będzie. Albo i... Nagrane czy nie nagrane? Tu z tej strony jakbyś tak przemysł. Tak. Ale... Ale mnie na kolana, to nie siadaj. Przemek, z której strony to ja kamieniem mu rzucę, żeby mu nie wzięło. Gdzie tu daleko szukać wroga? Jak nie w teamie. Nie będziesz śmądak łowił, jak ja nie łowię. Od śmądaków już wyzywa. Weź, bo cię korna granatem zdzielę. To nie ja. Żółtym. To granat odłamkowy. Ma podobno 700 ziarenek odłamków, jak tam doleci. Jeszcze pucho dostanie w łeb. No. Nie, powiem tak, fajnie jest, bo pogoda... Już deszczyk zaczynał padać wszystko, ale ogólnie pogoda dopisała nam. Siedzimy... Przemkowi się nawet nie chciało wędeczek rozkładać. Mówi, dzisiaj lajcikowo. Zakończenie sezonu wędkarskiego. Koniec sierpnia, końcówka sierpnia, wrzesień, do szkoły trzeba iść. Nie iść, tylko pójść. I do szkoły uczniowie muszą iść. Muszą iść. No, wakacje, chwila, moment przeleciały. No co, siedzimy, łowimy w tej chwili, akurat jesteśmy tutaj, co akurat jest... Też Bóg, to jest akurat okolice Pudkowice, Staraczewice. No i co? Siedzimy tutaj. No i co? Machamy, patrzymy, no i co? Tutaj akurat jedne branie akurat przegapiłem, bo gadałem, a zanim już do zacinki chciałem łapać, to już się uspokoiło i cisza. No co, no siedzimy, powiem tak, fajne tu klimaty są. Tam ktoś tam napisał w komentarzach, że komercje. Ja powiem tak, mnie komercje bardzo raczej jakoś, wolę mieć mniejsze PB, wolę mieć mniejsze tam życiówki, ale wiedzieć, że to są z wód PZW, aniżeli kurna łowić z wanny. No wanie, takie komercje to... No nie wiem, może by i ten, powiem tak, łowić nie łowiłem, ale no nie wiem, na razie do tego jakoś przekonania nie mam.
Nie wiem, jak tam chłopcy się w to zapatrują. Ale jakoś nie ten. Ogólnie fajnie jest, no. No co więcej. Po przyjeździe na rybki dzisiaj się stał cud, bo nikt się za jedzeniem nie ogarniał. Tak to od razu woda, czajnik, kurna, od razu grill. A dzisiaj wszyscy spokojnie sobie siedli. Odpaczywają. No. Pozdrawiamy wszystkich oglądających. No i co? Miło, że z nami jesteście. 600 subków już jest. No co? Fajnie jest. Cieszymy się, że jesteście z nami. No i no co? Fajne klimaciki. No. No to tyle. Jak coś tam będziemy jeszcze tam wyciągać, to będziemy pokazywać, no. Tylko tak, psynki nagrywać, to nie wiem, czy to jest sens, no. Bo to tych psynek, to na filmie by było 40 psynek i co to. Żadnej ryby normalnej.